Witamy serdecznie naszego kolejnego gościa. Wszystko to jest sympatia do teatru.
Piszę programy czasami, w sensie jakieś studia prawne, które też były grane w wielu krajach. W Polsce nie ma nic, co to była bardzo ciężka zaczęcia. Cieszę się, że jest. Ja troszkę narzekam na Polskę dzisiaj, ponieważ przeżywałem bardzo mocne nic wielkie dla polskiego gara. Takie lata, które najbardziej można zmierzyć z tym, że do Polski przyjeżdżali najwięksi reżyserzy europejscy, artysty w Europie, przyjeżdżali i też Stein, i Bruch, i po prostu ściągali z naszych spektakli. Potem u nich można było w teatrze zobaczyć jakieś podbicie pomysłu, które miał obraz Zmiarski, Jerzy Jarocki, a przyjechali. Oni po prostu przychodzili do nas poszukiwać inspiracji. A ostatni latach jest odwrotnie. Nasz teatr, ten, który jest najbardziej chwalony, no to ja poznałem się z teatrem trzeciej chwili, no widziałem w Niemczech, najczęściej w Niemczech. Ja nie lubię niemieckiego teatru, mimo że on pracuje, bo dlatego pracuje, że oni ludzie mnie zapraszają, żeby robił to, czego niemieccy reżyserzy nie chcą robić. Ja lubię teatr podobny do filmu psychologicznego. Gest, tekst, przede wszystkim dla mnie teatr z tekstem. Lubię teatr przy literacji. Robić, oglądać, że każdy inny, ten bardzo cieszy, że inny teatr robi wizualny. Ale na pewno to, co dzisiaj robi, powiedzmy Zawień Polski, no to ja mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe, że ja już powtarzam, że teatr będzie działał. Nie może być sensu, bo tam wiele człowiek umie wywołać niekończącą się sensację u swoich premierów, to uważam, że tak naprawdę są zupełnie inni reżyserzy w Polsce, dużo ważniejsi od tej grupy, która jest bardzo przybliżona, a ja po prostu mam taką skłonność, że rozgaduję z Państwem na tematy takie osobiste. W Polsce, wiadomo, przed wojną, między pierwszą a drugą wojną, jak teraz, kiedy nastaje pokój, to Polska robi się bardzo łatwo takim krajem, gdzie jakieś kliki zawłaszczają jakieś obszary. I w Polsce tak jest to i nie jeszcze nie do końca, ale też tak się postać. Bo to bardzo łatwo kraje, które nie mają bogatego pokolenia kulturalnego. Bardzo łatwo ulegają temu, że ileś osób ze sobą zmówi, no w plastyce to jest komórka widoczna, kilka osób, którzy są uratowani, umówili się, że będą pożegać to, co to jest. I nikt nie ma siły stawiać opowo, prawda? Wydaje mi się, że ich sądą są super. Cieszę co to. Ale to bardzo łatwo tego. No teraz jest zbędne przecież. Zawłaszczenia jest po prostu kilka telewizji i trzyma wejdę. I nie ma mowy, żeby ktoś dał się prześwić. Zresztą dużo zgodniejszy reżyserzy, który nie dają być na scenę. Nie, no, nie chcę zauważyć. Obiektywnie nie mam ochoty zdecydować. Ja nie mam najmniejszej ochoty w Polsce, z którym stawiam pieniądze. Nigdy nie cieszę się, który mogę być właśnie poza tym sensem Polski. Więc nie mówię tego z żadnym żalem, tylko ze smutkiem. Jeśli Krzysztof Dąbrowski i jego tam znajomy, czy pewien znajomy kurwa, czy Krzysztofa, to kto? Na przykład już pani minister jest ciekawszym reżyserem. Przede wszystkim jest bardzo wybitnym reżyserem na miarę Jarockiego. Jest pan Radecki, który kiedyś prowadził teraz do Teatru Katowice, ale on jest bardzo słaby. Jak pani zapytał na północny pół i o północny teatr, to jest był Radecki. Bo on wystawia w Kanadzie wielkie spektakle z dużym powodzeniem. A tak mówię, to jest takie nazwisko, które w Polsce jak przygasło, przestał być dyrektorem teatru wystawia, bo to jest świetnie prowadził w swoim czasie. Takie, no Warszawie na pewno warto pójść na spektakle Englena, ale są nie porównanie ciekawsze niż powiedzmy taka potworna piwa, którą chciałem oglądać. Wystawiam pana przez pana Lupę i naprawdę to już. Jeżeli wszyscy na ten temat mówią rękę wodnej, każdy mówi, że tak nie wypada, to jeśli jesteśmy zaproszeni, ale robi się z tego celebre, że to jest znacznie ważne. To jest parny tekst, wydziwaczony, jak się bardzo wydziwaczy, to zawsze się stwarza pozory jakiegoś stylu, ale chyba z tego stylu są zrobione. Macie jedno, czy nie? To akurat Maciej, to było zrobione dobrego problemu.